Cześć, witaj w kolejnej lekcji na kanale. Subskrypcja kanału bardzo jest bardzo wskazana, łapka w górę tak samo. Gitara jako mistyczne narzędzie do wyrażania siebie. No, bardzo Wojtek filozofujesz, można by powiedzieć, i zgadza się. To, co chciałem powiedzieć teraz w tym filmie, to jest to, żebyś gitarę traktowała jako element swojego ja, czyli jako właśnie takie narzędzie do pokazania siebie. Wiadomo, że na początku, jeżeli zaczynamy grę, no to tutaj jest dużo jakichś problemów, to ojejciu, to jest bardzo źle i tak dalej, prawda? Walczymy z tym, żeby naprawić pewne błędy przy zaczynaniu. Oczywiste to jest i jakby tego zupełnie nie kwestionuję, jednak jak już nabierzesz wprawy, jak już zacznie Ci wychodzić coś, co czujesz, że jest ok. Ja wiem, bardzo dużo osób powie, że nic nie jest ok, co gram, i to jest bardzo często spotykany taka samokrytyka. Znaczy, to nie jest złe, bo dzięki temu filtrujemy pewne pomysły, a nie, że podchodzimy do nich. No, jakie zarobiste, wszystko, co ja stworzę, jest świetne, po prostu niesamowite. Więc jeżeli dojdziesz do takiego momentu, gdzie już jesteś w stanie tworzyć jakieś rzeczy, które Cię zaczynają zadowalać, to żeby potraktować gitarę jako właśnie takie narzędzie, które ma właśnie służyć do tego wyrażania, żeby to nie było tak, że gitary sobie bierzemy, stoi na wieszaku, gdzieś tam sobie tam jeszcze na przykład co ludzie kładzie na ziemi brudnej i zostawia tą gitarę, w ogóle jakby podchodzi do tego jako zwykłego kawałka drewna. I tu właśnie mi chodzi o to, żeby podejść troszeczkę inaczej, jako gitara, jako samo w sobie dźwięk. Nie tam zbiór różnych elementów, które mamy zmontowane. Poniekąd wiadomo, niektóre gitary są piękne i bardzo przyciągają wzrok. Ale to tym lepiej, prawda? Ale chodzi o to, żeby po prostu potraktować gitary jako narzędzie do wydobywania dźwięku, jako narzędzie do walki z czymś, jako narzędzie do promowania czegoś, jako narzędzie do mówienia światu o czymś, co mnie gryzie, co mnie śmieszy, co mnie, nie wiem, irytuje, prawda? Więc jakby w ten sposób traktować, tak zawsze podchodzić do gitary właśnie jako... Tak jak pistolet, albo jak szabla u żołnierza, to jest przedłużenie ręki, prawda? Pistolet jest przedłużeniem ręki, celuje tym pistoletem gdzieś tam, tym nabojem, prawda? Tak samo mieczem celuje gdzieś w mój cel. Tak samo gitara, żeby było właśnie takim narzędziem, którym celuje do kogoś. Wiadomo, możemy kogoś zabić, jeżeli to jest jakiś straszny fałsz, to może ten ktoś nawet wykorkować, ale też w zasadzie można byłoby powiedzieć, że to jest właśnie bardziej niż do zabijania, to żeby służyło do przekazywania wiedzy, treści, melodii, wartości. Może to się wydawać trochę właśnie dziwne, bo w zasadzie faktycznie to jest tylko kawałek drewna, ale dużo ludzi tak podchodzi zupełnie, nie tyle, że niezbyt poważnie, bo to można by zarzucić, że no co, kupił gitarę i jest niepoważny, nie? No niepoważne jest kupowanie gitary, która nie ma główki. Nie, no żartuję. Ale po prostu zwróć na to uwagę, żeby gitara nie była też gdzieś walnięta w kąt, through do szafy, niech sobie tam siedzi, żeby przynajmniej w sercu mieć jakieś takie, można powiedzieć, miejsce dla niej, i żeby to było zawsze dla Ciebie takie narzędzie do tworzenia, do pokazywania się, bo jesteś czymś więcej niż tylko zbiorem gadania, możesz być zbiorem grania. No, takie właściwie troszeczkę już wygłupy tutaj mi się na usta ciskają, ale w zasadzie potraktuj to poważnie. Naprawdę, to tak jak tu poważnie teraz patrzę, to tak samo to potraktuj. Przemyśl sobie to, co mówiłem. No i co, targamy struny. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.